którzy wystartują za chwilę. W trzecim wyścigu jest na torze, a więc w tym momencie zaprezentuje nam się już pełna dwunastka zawodników. W czerwonym kasku Jarosław Hampel, w niebieskim Sebastian Ułamek, w białym Piotr Świst i w żółtym Rafał Okoniewski. A więc młodziutki Jarosław Hampel. Zobaczymy, jak on spisze się w tym biegu. Powoli zawodnicy ustawiają się już pod taśmą startową. No, forma Jarosława Hampela jest tutaj zagadką, ależ to by była niespodzianka, jak on by w tym turnieju utarł troszeczkę nosa starszym, bardziej tytułowanym. No na pewno jedzie dwóch znakomitych juniorów, no i dwóch doświadczonych zawodników. Sebastian Ułamek i Piotr Świst przeciwko juniorom Jarkowi Hamplowi i Okoniewskiemu. A więc zobaczymy, motocykl Rafała Okoniewskiego to tak bardzo się obawiał, jednak odpalił. Zobaczymy, jak będzie przygotowany sprzętowo Okoniewski. Spóźnił trochę start, ale tam było ciasno, już odrobił stratę, a znakomicie wyszedł Sebastian Ułamek. Drugi jest Jarosław Hampel, zacięta walka o trzecie miejsce pomiędzy Okoniewskim i Świstem. Piotr Świst nie rezygnuje, ciaśniej wchodzi w wiraże, ale widać, że wszyscy zawodnicy mają troszeczkę problemy z tym ślizgiem kontrolowanym na wirażu. Ten tor jednak bardzo trzyma, jak mówią żużlowcy, stąd te problemy. Niemniej walka ciekawa na prowadzeniu Sebastian Ułamek. Teraz znakomita jazda Piotra Śwista, który przesuwa się już na drugą pozycję po zewnętrznej. Próbuje atakować Hampel. Na czwartej pozycji w tej chwili Rafał Okoniewski. I Piotr Świst wychodzi na prowadzenie. Doskonale teraz zwycięzca ubiegłorocznego turnieju. Jest już liderem, a zaczynał przecież z dalszej pozycji, mimo że on także ma nieco problemu z prowadzeniem motocykla. Na drugą pozycję spadł Ułamek, trzeci jest Hampel, czwarty Okoniewski. Atak Jarosława Hampela po zewnętrznej na pozycję Sebastiana Ułamka. Obronił się gdańszczanin, ale jeszcze będzie miał ciężką przeprawę z tym młodzikiem na ostatnim wirażu. Teraz przy krawężniku zaatakował Hampel i kto będzie drugi? Jednak Ułamek zwycięzcą tego wyścigu, natomiast po znakomitej jeździe, właściwie poza troszeczkę spóźnionym startem, Piotr Świst z nawiązką odrobił te straty z pierwszych metrów wyścigu i po kolei wyprzedzał kolejnych rywali. No Piotrek Świst bardzo rozważnie jechał, nie jechał powiedzmy na jak to się mówi, na pełnym gazie. Wykorzystywał centymetr po centymetrze z czwartej pozycji, jadąc przy krawężniku, wchodząc na małym gazie, starał się nie wysunąć zbyt daleko od krawężnika i po kolei mijał rywali. Rywale wchodzili na zbyt dużym gazie i odsuwali się od krawężnika, a Piotrek skrupulatnie przy krawężniku przechodził po kolei wszystkich zawodników. Czyli wygrało doświadczenie Piotra Śwista? Na pewno doświadczenie wygrało, na pewno wygrała rutyna nad młodością. Wiedział znacznie lepiej od rywali, jak sobie radzić w takich warunkach na torze Piotr Świst. No to widzimy jeszcze na trzeciej pozycji właśnie. Daleko, daleko z tyłu wchodzi przy krawężniku na zamkniętym gazie, żeby po prostu ta moc silnika, ten rozpęd nie wyrzucił go zbyt szeroko. No i wychodzą przy krawężniku, zyskiwał nad rywalami parę metrów i tak doszło do wyprzedzenia po kolei. Najpierw młodziutkiego Jarka Hampela, później Sebastiana Ułamka. Warto więc walczyć, jeśli ktoś potrafi się dopasować do warunków na torze, poskromić troszeczkę brawurę zbytnią, to taką przemyślaną jazdą można tutaj, jak widać, wiele zyskać. Piotr Świst przed Sebastianem Ułamkiem, Jarosławem Hampelem i Rafałem Okoniewskim. Oto rezultaty trzeciego wyścigu.